225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja uczcili dziś ełczanie. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w katedrze świętego Wojciecha. Po liturgii uczestnicy obchodów przeszli do Parku Solidarności, gdzie odbyły się główne uroczystości. Zebranych przywitał zastępca prezydenta ŁKU Artur Urbański. Konstytucja 3 maja była wyrazem wielkiej troski Polaków o nasz kraj, zaznaczał w swoim przemówieniu Urbański. Przede wszystkim stawiała ona na celu zbudowanie państwa sprawiedliwego, solidarnego, mądrego, ale opartego o wartości, bez których żadne państwo nie jest w stanie istnieć. Była też przykładem i dowodem na to, że interes narodowy, interes obywateli należy zawsze wyżej stawiać niż interesy partii, ugrupowań, frakcji. I ten interes jest zawsze największą świętością. W uroczystościach wzięli udział między innymi żołnierze, kombatanci, harcerze, przedstawiciele miejskich instytucji, parlamentarzyści oraz duchowni. Po apelu pamięci oraz salwie honorowej delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem poległych za wolną i niezawisłą Polskę. 3 maja to jedna z najważniejszych dat w historii Polski, dlatego uroczyste świętowanie rocznicy jest naszym obowiązkiem, mówili ełczanie biorący udział w obchodach. Zawsze byłam od dziecka patriotką. Nawet mi zarzucano zawsze, że jestem chyba za bardzo. To jest ważne, to takie świadczące o tej polskości, o narodowości, na jakieś zasady pewne obejmowała. No ważna, w każdym razie na pewno jest bardzo ważna, do dziś. Co roku pani przychodzi na obchody? Jak mogę, to przychodzę. W zeszłym roku byliśmy i przychodzę. U dziadka z babcią czy coś zawsze wywiesiałem na ganku biało-czerwoną i zawsze o konstytucji się w domu mówiło, że jest podstawa do tego, aby była praworządność, abyśmy wszyscy wiedzieli, co nas czeka, żeby nikt sobie jakiś tam indywidualnie nie robił prawa dla siebie. Bo to jest jedna z najważniejszych takich wolności człowieka, tak? Także w tej konstytucji mamy wszystko, całą demokrację, tak? Także dzisiaj uważam też, że nie jest zagrożona demokracja, tylko jest właściwie i od nas inne państwa by mogły się uczyć tej właśnie takiej konstytucyjnej jako wzniosłości, jaką przeżywamy my Polacy. Oficjalne obchody zakończyły się odtańczeniem przez zebranych poloneza. Było to przygotowanie do próby bicia rekordu par tańczących poloneza, która odbędzie się w ŁKU 26 czerwca.